to, co się tu działo, to jest odrębna jak gdyby historia. O tym chcę powiedzieć. Na ołtarzu operował chirurg. Żołdacy, pijani, chodzili po przebieraniu w szatach liturgicznych, z naczyń świętych pili gorzałe, wyciągali kobiety, krzyki, płacz, strzelanina w koło, nie wiadomo, czy je zabijają, czy nie, co się dzieje. A ten tłum takich ludzi, którzy jeszcze nie doszli do siebie po tym, co przeżyli przed kościołem, był rozlokowany, gdzie kto mógł, a więc w ławkach na posadzce. Ja z mamą i z babcią staliśmy pod tym filarem i pamiętam oczy mojej mamy, która bez przerwy patrzyła na tę stację Drogi Krzyżowej. 9. stacja, 3. upadek Pana Jezusa pod krzyżem. Spuentuję tylko tak, że do końca życia codziennie odprawiała Drogę Krzyżową. Następnego dnia, 9, popędzono nas na dworzec zachodni, do Pruszkowa. Po 3 dniach wywiezieni byliśmy do obozów przez Sachsenhausen, gdzie odłączono mężczyzn powyżej 14 roku życia. My trafiliśmy, dzieci z matkami i samotne kobiety, do Bergen-Belsen, koncentracyjnego obozu, a później stamtąd do obozu pracy pod Hanowerem w Hameln. Ale to już jest inna historia. Stoimy przy kaplicy pamięci narodowej i jednocześnie kaplicy poświęconej, już mamy nadzieję, świętemu Janowi Pawłowi II Wielkiemu. Grób symboliczny jest identyczny wielkością, napisem i z tego samego marmuru zrobiony, który jest w grotach watykańskich. Natomiast tu widzimy fragment pasa papieskiego, który został nam ofiarowany, jest na to dokument, przez księdza kardynała Dziwisza. Więc jest to takie miejsce, które będzie w najbliższym czasie już szczególnym kultem na pewno i czcią otaczane. Już dzisiaj tu wiele osób z parafii się modli, przyjeżdżają też i z Warszawy, poza naszej parafii ludzie i tutaj modlą się o wstawiennictwo tego wielkiego, świętego człowieka. Natomiast kaplica była poświęcona, kaplica martyrologii Woli, poświęcona była w 1994 roku, bodajże 4 sierpnia, właśnie w okresie wybuchu powstania. I jest tu szereg elementów, które warto podkreślić. Pierwsze, piękny fresk, który przedstawia egzodus ludności Woli. Przepiękny obraz Molki, artysty malarza, przedstawia Chrystusa wypływającego z tabernakulum. Jest to scena z 1 czy 2 dnia powstania, kiedy jeszcze Kościół był w rękach powstańców. A więc i sanitariuszka, i lekarz, i siostra, i kapłan, i harcerz. Ta grupa, taka scenka rodzajowa przy samym ołtarzu. Widzimy, że główny ołtarz był inaczej usytuowany, czyli obraz świętego Wojciecha był w głównym ołtarzu i tak to obraz przedstawia. I jest to tak niezwykły obraz, tak, no, bym powiedział, oddający historycznie miejsce, gdzie się to wszystko działo. Ta cała martyrologia tu jest uwieczniona. Natomiast po tej stronie widzimy fresk 3 kapłanów. Ksiądz Stanisław Kulesza, ksiądz Stanisław Mączka i ksiądz Roman Ciesielkiewicz. To ci właśnie zamordowani również 8 sierpnia na Moczydle. Dla mnie jest to zawsze taka, no bym powiedział, refleksja, że ja dziękuję Bogu, że przeżyłem, oni życie oddali tego samego dnia, kiedy ja przeżyłem.
Stoimy w niezwykłym miejscu. Pomnik Polegli Niepokonani, autorstwa profesora Zemły, przez niego wykonany, stoi w miejscu, w którym pod nim znajdują się prochy 50 tysięcy spalonych mieszkańców Warszawy. Przeliczając, można powiedzieć tak, że 12 ton prochów przekłada się na 50 tysięcy tych właśnie tu spalonych. I taki tytuł nosi film, dokument o rzezi woli, właśnie 12 ton, oni wszyscy tam są. To miejsce też nie zostało przypadkowo wybrane, ponieważ cmentarz powstańców warszawskich i ludności, która zginęła w czasie powstania, znajduje się tuż obok i praktycznie też ten pomnik jest na terenie tego cmentarza, przylegającego do starego cmentarza Wolskiego. Cmentarz powstawał przez kilka lat, ponieważ Warszawa była jednym wielkim cmentarzyskiem. Trzeba było oczyścić z tych ciał i ulice, i chodniki, i podwórka, i parki, i skwery, trawniki wokół domów. Tam wszędzie były groby. I te ciała były...